kwalifikacja do zabiegu operacyjnego ginekomastii wymaga oczywiście szczegółowej konsultacji lekarskiej, również przedstawienia przez pacjenta badań laboratoryjnych, USG, gruczołów piersiowych. W samym dniu zabiegu pacjent nie powinien jeść ani pić, czyli powinien być na czczo te 6 godzin, ponieważ zabieg wykonuje się w analgosedacji, czyli pacjent jest znieczulany. Nie powinien w ten sam dzień pić kawy i 2-3 tygodnie wcześniej przed zabiegiem nie powinien palić papierosów ani spożywać alkoholu. Zawsze palenie papierosów skutkuje gorszym gojeniem się rany.